Dzień dobry. Moim gościem jest dziś Lola Margines z zespołu Chicas de San Escobar. Bardzo mi miło. Paulina Młynarska, witam. <grym> Bardzo mi miło. Ola! <grym> na początek najnowszy utwór zespołu Chicas de San Escobar. Jedyny. <grym> nie w Santa Copana i nie w Las Chcę chłonąć twój czar na San Escobar. Tam mnie weź. Sam mi bilet kup i weź ze mną ślub, mój prezydent, słodki prezydent, pragnę cię odsłuchać. O co chodzi z tą piosenką? <głos> <głos> no, po prostu pomyślałam sobie, że czas zmienić środki wyrazu, wiesz, jeśli chodzi o takie odnoszenie się do sytuacji bieżącej w kraju. Do tej, jak to lubił mawiać mój tata, coraz bardziej otaczającej nas rzeczywistości. I, i to był kompletny po prostu spontan i jajo. Tak? To znaczy, yy, ja napisałam tekst yy, tych, tych kilka rymów częstochowskich i wrzuciłam na Facebook yy, z takim hasłem: Czy jest na sali kompozytor?, gdyż pragnę wykonać ten utwór i podbić TVP. I na to natychmiast zaczęli odpowiadać kompozytorzy. Ale jako pierwsza zgłosiła się Julia Chmielnik, yy, i właściwie po godzinie już była gotowa piosenka. A drugiego dnia, czyli na, na zajutrz, weszłyśmy do studia. Ja nie śpiewałam 20 lat. <grytanie> Także było to dla mnie wielkie przeżycie. Drżałam cała. No i jeszcze tego samego wieczoru powstał teledysk, który, który zrobiła Ola Jasionowska i zrobiły Ola Jasionowska i Marta Janecka. Fantastyczne dwie młode graficzki. Zrobiły to na gifach, na własnym kompie w domu. No jajo po co prostu. Was, co was tak poruszyło w wypowiedzi e, ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego? Bo od niego się wszystko zaczęło. To właśnie wtedy no powstało istniejące państwo Sanesko. Bar. No on, on je powołał do życia, ale to jest tak naprawdę strasznie śmieszne. No umówmy się, że nie ma naprawdę... Dla dla mnie to chyba takim impulsem było to, że ktoś stworzył te, to państwo na Facebooku i te memy, które tam się zaczęły pojawiać, to naprawdę jedna z najzabawniejszych, z najinteligentniejszych rzeczy. No i we mnie wtedy obudziła się Lola Margines. Lola Margines to nie jest postać, którą ja stworzyłam przedwczoraj, pisząc piosenkę pod tytułem Słodki Prezydent. To jest postać, która mi towarzyszy od 30 lat, ale ona po prostu wtedy przebiła się na powierzchnię. I, e, no i pomyślałam sobie, cóż nam pozostaje? Sytuację w kraju mamy, jaką mamy. Ale jaką mamy tę sytuację? Bo do tej pory raczej wychodziłaś na mównicę i krzyczałaś, albo brałaś udział w spotkaniach e, dotyczących praw kobiet, Robię praw Dobra, to nadal jutro w Mito o 17 w Warszawie kawiarnia Mito. Zapraszam kobietę. A do tej pory raczej byłaś taka bojowa i, e, i głośna, i protestująca, a teraz zaczęłaś się śmiać. To już jest taki czas, że, że się śmiejemy. Tak, to znaczy ja, yy, yy, ja doszłam do wniosku, że po prostu yy, oni mnie nie dopadną, wiesz? Oni czyli kto? Te smutasy. Te smutasy, ci, którzy chcą, ci, którzy wypisują te straszne rzeczy na, na Facebooku i w innych społecznościówkach, oblewając mnie wiadrami żygowin, ci, którzy chcą, żebym robiła wypad z kraju, to jest najgorsza rzecz, bo mnie na przykład, wiesz, nie bolą te hejty, w których ktoś próbuje mnie na przykład dotknąć albo, wiesz, zawstydzić tym, że nie mam matury, albo, że mam znanego tatę, albo, że się rozebrałam kiedyś w jakimś filmie, bo mnie to nie zawstydza. Ja wiem, kim ja jestem, ja wiem, że ja nie mam matury, mam znanego tatę i się rozebrałam w filmie. To kompletnie mnie nie, nie boli. Natomiast boli mnie, kiedy yy, i to rzeczywiście jest przykre, kiedy inni Polacy piszą do mnie i do takich jak ja, pewnie też i do ciebie, do osób, które są po tej stronie, której bardzo nie podoba się to, co robi dzisiejsza władza, yy, żebyśmy wydali z kraju, tak? Dlatego, że to jest też mój kraj. Ja tutaj mam swoje groby, ja tutaj urodziłam swoje dziecko, ja tu płacę podatki. Jakie wypowiedzi budzą największą wściekłość internetowych troli i największą nienawiść i najwięcej hejtu wobec ciebie. Uchodźcy, Ach, wiesz co. Mnie się wydaje, że no chociażby ta piosenka strasznie dużo hejtu zebrała, ale wiesz, to chyba wywołało najwięcej hejtu? Kiedy powiedziałam w wywiadzie w Kosmopolitan, że wszystkie kobiety to feministki. No po prostu zaw, zawyli ci ludzie. A ja miałam na myśli to i sądzę, że każda kobieta to rozumie, że. Wszystkie kobiety chcą, żebyśmy były traktowane sprawiedliwie. Chyba nie ma kobiety na tym świecie, która byłaby za tym, żeby ją uciskać, żeby można było ją zgwałcić i nie pójść za to do więzienia, żeby można było odbierać jej prawo do rzetelnej pomocy medycznej, żeby można było ją bić i bezkarnie poniżać. Prawda? Nie ma chyba kobiety na tym świecie, która by chciała, żeby ją deptano i wdeptywano w ziemię. Więc wychodząc z takiego założenia, wszystkie kobiety to feministki, ale potem ten feminizm, ja to bardzo często tłumaczę, nie dalej niż wczoraj tłumaczyłam to koleżance, on ma w swoim łonie bardzo dużo różnych nurtów. Są feministki, które ja uważam za mądre i fajne, i takie, których nie lubię, ale. Dlatego, że są też ludzie, których uważam za mądrych i fajnych, i takich, których nie lubię. Są feministki katoliczki, i są feministki hinduistki, znam też takie, i są feministki muzułmanki, znam ich sporo, yy, i feminiści muzułmanie też istnieją. I tutaj wiem, że też będzie wycie, <laughs> ale tak jest. I yy, powiedzenie, że wszystkie kobiety to feministki, doprowadziło po prostu wiele osób do jakiegoś szału, bo 好吧，嗯。 pokazywanie tego, że, że feminizm to nie jest jakiś ruch obrośniętych kudłami babonów, które czają się w ciemnych załukach, żeby za pomocą noża kuchennego pozbawić y, m, m, przechodniów męskiej płci jąder, y, to y, po prostu wywołuje taką reakcję, że jak to? Przecież myśmy umieścili te feministki właśnie tam. My straszymy dzieci feministkami. <laughs> zamierzasz, zamierzasz w takim razie prowokować dalej, bo kolejny utwórcika twórczyka z Desane to ma być tango-feministyczne. Tango-feminista. A, tango-feminista. Dlaczego? Tango do studia wchodzimy w piątek. Jest już wszystko gotowe, Julia, jesteś wielka. Ta muzyka jest naprawdę wspaniała. Ja chcę powiedzieć też taką rzecz, że my mamy taki trochę już PRL, tak? W Polsce znowu. A nie przesadzasz? Myślę, że pod pewnymi względami mamy, a skoro mamy ten PRL, to ja mam taką prośbę, żeby wszyscy ci, którzy umieją sobie żartować się uruchomili, dlatego że jeżeli oni chcą, żeby był PRL, to będą się musieli użerać z nami. Sorry, ale tak już zupełnie poważnie. Um, jesteś osobą wykształconą, podróżującą. Nie, nie, ja, A, nie przepraszam, matury, nie masz ja mastery. mam też znanego taty i rozbieram się. W filmie. Masz i rozbierasz się w filmie. Um, wyjeżdżasz bardzo często za granicę, ciągniesz za sobą kobiety, oferujesz im medytację w Tajlandii, w Indiach i tak dalej. Dlaczego w ogóle cię obchodzi to, co w Polsce? Przecież możesz sobie w każdej chwili wyjechać i zamknąć za sobą drzwi, i, i, i nie myśleć o tym, co w Polsce dlatego że ja byłam dwa razy na emigracji. Ja wiem co to jest emigracja. To jest mój kraj. Ja tutaj, ja tutaj przynależę. Ja mam prawo tutaj być. I mnie obchodzi to co się dzieje w tym naszym kraju, dlatego że polki to są moje siostry. My mamy wspólne, wspólne doświadczenia i oczywiście zabieram i organizuję warsztaty Miejsce Mocy. Organizuję je zarówno w Polsce, właśnie przedwczoraj wróciłam z warsztatów, była grupa cudownych 19 kobiet, które po prostu, wow, pozdrawiam was, wróciły z takim powerem. Organizuje te warsztaty w Indiach, w południowych Indiach, w Kerali i w różnych innych pięknych miejscach, zabierając kobiety, inspirując je do tego, żeby podróżowały, ale także po to, żeby potem wróciły silniejsze, piękniejsze, bardziej wyluzowane, bardziej uśmiechnięte tutaj do nas. No, ale to są wszystko takie same kobiety jak ty, to znaczy yy, takie, które stać na takie wyjazdy, które tak naprawdę problemy przeciętnych Polek nie dotyczą. prawda? To może Wy się bawicie w ten feminizm, bawicie się w aktywizm, bawicie no. się e, w bycie kobietami walczącymi o prawa sióstr. Mm. To, jest, to, czy, to jest argumentacja, u, której lubi używać pewna kobieta, która bardzo chciała zostać prezydentką. E, tak? Na, 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 e, Dawaj nazwisko. No nie, To jest taka pani w koszulce nocnej, <noise> która, lubi, która lubi nazywać nas feministki, latę feministkami. E, to jest taki argument, który mm, trudno z nim dyskutować, dlatego że oczywiście zawsze można komuś rzucić w twarz, bo ty masz znanego tatę, albo bo ty masz bogatego męża, bo ty jesteś z Warszawy, ciebie stać. No więc co, mam się nie zajmować tym, co uważam za ważne dla mnie? Czy ja, mając y, trochę pieniędzy na koncie, y, jakąś y, działalność zawodową, która, jest, y, która odnosi sukces także materialny, tak? Czy, czy to znaczy, że ja jestem ślepa? Że ja nie widzę, co się dzieje? Że ja, że ja nie jestem w stanie empatyzować z sytuacją kobiety, która zarabia tysiąc złotych? Dlaczego y, pod hasłem Ty jesteś bogata? Odbiera mi się, chociaż ja nie jestem tak naprawdę bogata, tak? No, bogat, bogaty to jest, nie wiem, no pan Woźniak starak, tak? Ale ja jestem bogata, bo jestem powyżej tej średniej, tak? Dlaczego mi się odbiera prawo do bycia osobą y, empatyczną i zainteresowaną rzeczywistością w jakiej żyją kobiety? Ja przez 11 lat robiłam program Miasto Kobiet. Usłyszałam tysiące historii. Spojrzałam w oczy setkom ofiar gwałtów, pedofilii. A jaki jest teraz największy problem polskich kobiet? Ja powiem przewrotnie moim zdaniem największy problem polskich kobiet to wcale nie jest pis ani problem ani panowie, którzy chcą zlikwidować konwencję antyprzemocową i i, tak, i i te wszystkie plany, żeby tam zakazywać ustaw problemem polskich kobiet nadal pozostaje poczucie, że one nie mają wpływu na rzeczywistość, że nie mają wpływu na swoje życie i bardzo niskie poczucie własnej wartości. Dlatego że jak to podniesiemy, jak poczujemy, że mamy wpływ, że my możemy coś zrobić, że my mamy siłę, że od nas zależy. Mogą zrobić takie Polki w Sieradzu na przykład? Bardzo dużo mogą zrobić Polki w Sieradzu i bardzo dużo robią, dlatego że Polki z Sieradza przyjeżdżają do mnie na warsztaty, które robię w Polsce, które nie są horrendalnie drogie i są właściwie dostępne dla każdego, kto, kto pracuje i zarabia. Ale robię też warsztaty w ramach ko Kongresu Kobiet, które są zupełnie za darmo tak? i w ramach ekspertki org, które są również zupełnie za darmo. I spotykam te kobiety z Sieradza. One mogą się spotykać, dyskutować w swoich kuchniach, one mogą mówić nie, one mogą pójść i zagłosować wreszcie. Mm -hmm. Lola Margines ze zespołu z de San Escobary namawiała kobiety ze wszystkich polskich miast do tego, by głosowały, by decydowały o sobie. Um, i ja wyrzuciły już... się w wir zabawy. Się w zabawy I zaczęły śpiewać o Sane nie tylko. A ja już dziękuję za dzisiejszy program. Zapraszam za tydzień wszystkie odcinki z kim dziś na VOD.pl.